Wizon super. Kolejny dzień napraw. Dzisiaj miała być piękna pogoda, no ale jak widać, coś z tą pogodą, mamy ciągle problemy, bo chcemy się rozłożyć z malowaniem, z zakładaniem większych spraw, ale jak się rozłożymy, a tutaj nam zacznie lać, wszystko nam zaleje. Przepraszam. Teraz będziemy przeprowadzać kombajn, bo chcemy nagarniacz podnieść, z tego względu, że będziemy ślimak robić. Zaraz tutaj pokażę, co tam jest. Zaraz, może zobaczymy, czy odpali. Zapalił, proszę bardzo. Kamienia podłożył. Ja ręcznie zaciągnę. A jest ręczny? Dobra. Starczy, bo już sięgnie. Jeszcze do przodu? Starczy. Taki kawałek tam. To jest ten. Wysuwania to trzeba aż trzy. Panie Andrzeju! Idzie? Rozdejmuj skidera, te kółko, które nie pomogą, więc przycisnąć to do przycisku. I teraz trzeba było jeszcze je tam. To trzeba podłączyć ten. To dwa węże jeszcze, czy jeden? Jeden, ten. Panie Andrzeju, żeby wypchnąć do góry. Który to jest? Te dwa. Bo tu powrót jeszcze idzie, ja nie wiem, czy to nie będzie się lało coś. Wydzielało się na jednym? No. Olej? Nie, tylko na pilie olej ładnie zejdzie. To ma nie zejść, ma wysunąć. Weźmiemy dwa. Albo nie rób ciśnienia, bo mi można nie dać zakręcić. Podniesie w tej pozycji grabie. Może nie opuść, to będzie jej lżej. On był opuszczony, tak? A, teraz wygnij. Oleju może nie być, nie? W systemie.
żeśmy rozbierali, a to pusto jest, nie? Tego akurat nie rozbieraliśmy, wysuwanie. Dobra, i teraz do góry. Dobra, i zgaś go. Teraz trzeba podocinać klocki, żeby to nie spadło. Telefon dzwoni, majster. Telefon. Najłatwiej by było dociąć dwa kątowniki i tu wstawić. To wtedy jest już zabezpieczenie na amen. Na klockach drewnianych różnie może być. Takie same blokady jak tam są na... To cełowniki. Albo mogą być cełowniki też. Takie dwa odcinki. Co chwilę coś tu popaduje, ale sobie jakoś dajemy radę. Na razie podnieśliśmy możliwie wysoko nagarniacz, żeby nam nie opadł, bo żeśmy już go odłączyli od kombajnu, bo on nie będzie podłączony teraz. Mamy tak założoną tutaj blokadę, tu jest założony cełownik, siłownik, to jest taka mniej więcej blokada jak tu, ta sama metoda, zasada działania. Drugi siłownik jest zablokowany tu, żeby to nie zsunęło się w dół. Tutaj mamy dodatkowy, jeszcze pan Andrzej nie wierzył tym drobiazgom, mówi jeszcze, tutaj stolarka budowlana poszła. A tutaj mamy też zablokowany siłownik takim małym kątowniczkiem. Co prawda lepiej było jakieś większe kątowniki, ale niestety wszystko zostało niedawno wywiezione na złom. Ratujemy się tym, czym mamy. No i teraz, jak już mamy to tak wszystko podniesione, dobrze by było to robić, jak nie mieliśmy jeszcze grabi, bo grabie przecież były odkręcane, były robione. Ale jak już są, to niech będą, to już trudno. I to jest dosyć wysoko, trzeba uważać tylko tutaj pod spodem. Będziemy chcieli tutaj zregenerować ten system cały, co tu jest w ślimaku. Trochę będzie tutaj spawania, klepania. Chyba kupimy gdzieś wziernik i z kawałka wziernika powstawiamy tutaj wstawki. Z tego istniejącego, a nowy kupimy i wstawimy. No coś trzeba będzie zrobić. Bo tutaj raz, że są palce pozaślepiane, niektóre są pozaspawywane. Najgorzej mi się nie podoba to, że ktoś przyspawał tutaj tą korbę do osi. Tu jest zaspawane. Gdzieś to musiało być luźne i ktoś postanowił pospawać. Tutaj chyba jest dobrze. Nie wiem, czy damy radę dlatego to wymontować tak łatwo. Część tych żeliwnych tutaj prowadnic czy tulejek palców jest w ogóle połamana. Część z nich jest bardzo rozkalibrowanych. Palce są pogięte. Cały zestaw się kupi nowy. Wstawimy to i zrobimy, zregenerujemy ten ślimak. Jak się da, tak się zrobi. Tu widać, jak jest mocno poszarpana przez te palce podłoga. Nie wiem, co tu się działo. Musiało coś kiedyś tu łopać, że te palce tam poszły. Dlatego tutaj ktoś coś pokombinował. Bo te palce się reguluje właśnie tym, tą śrubą, się może urwała kiedyś, czy co. Trudno powiedzieć, co tutaj się działo. Się na pewno coś działo. Także teraz będziemy demontować wszystkie palce i zobaczymy, co się da zrobić. Na początek trzeba wyjąć wszystkie zawleczki, wszystkie palce. Ja założę tam gniazdo od przyczepy. I wtedy założymy może jeszcze tylną obudowę, póki nas tu więcej dzisiaj jest. Lincoln. Jeden już stworzeń mamy wbity, kołek rozprężny. Teraz drugi kołek. Jest prętem z jakimś zabity.
bez ster. Czyli bez sterowania jest. Dobra, spróbować i... Panie Andrzeju, do góry. Bum, bum, bum. Ja tam się tym nie znam. Panie, to słabo przez panie. To nie moje klimaty. Dziękuję. Słuchajcie, zrobimy może to tak. Nie, oczyszczę tutaj. Sprawy się cały czas bardziej, coraz bardziej komplikują. A komplikują się dlatego, że mamy tutaj bardzo skomplikowaną sytuację ze ślimakiem. Wszystko jest pospawane, poniszczone. Wał nam nie chce wyjść, ani tutaj się nic nie da, żadnych stworzni powybijać. Pan Andrzej próbuje dwa wały, wał ten z tym wałkiem tutaj wyjąć, dwa jednocześnie. To się uda. Mało tego, tu z tej strony łożysko było, znaczy było, jest rozwalone. Krycia spadły, środek w środku lata. Kulki wszystko lata. W tej piaście 362.06. Myśmy odkręcili od tego wału. To oczywiście też było ciężko wyjąć, pomijając fakt, że ta cała blacha jest też zniszczona. Tu jest jakaś śruba przestawana. Tu jest też przestawana jakaś śruba. Tu jeszcze jakieś dwie nakrętki przyspawane, nie wiadomo do czego one miałyby służyć, czy śruby. Teraz idziemy tutaj. Nie wiem, jakie rzeczy. Panie Andrzeju, co się dzieje? Header na złom. Ślimak czy header cały? Cały header. Czyli jest problem. Tu mamy tak, tu mamy przyspawane. Pół centymetra problemu. Tu mamy też przyspawane. Pół centymetra brakuje, żeby to wyjąć? Tak, tniemy blachę. W ostateczności można by było, jeżeli już ciąć blachę, to już lepiej by było rozwalić tą piastę. I tak będzie nowa. Nie, ona nie będzie nowa, tylko no, teraz pytanie. Ale mi łatwiej centymetr blachy uciąć niż rozwalić taką grubą piastę. Żeliwną? No. Zaraz, czy ją by się dało z łożyska zbić, ale co to da? Jakby się udało zeszlifować to, to może by weszło w ten ośkę. No, jeszcze... albo u góry rozbić, to wtedy by, bo u góry się rusza. A u góry to nie ma jak tu uderzyć, a tu ale jest nie, jak uderzyć. To się ruszało. Aha, no dobra, bo to się tak naprawdę powinno tak robić, że te wały się powinno rozdzielić, a nie dwa naraz wyciągać. Mamy tu po prostu ciasno. Jakby ten spadł puścił. Nie wiem, czemu fabryka tych zierników nie zrobiła jeszcze to, chociaż 2 cm dalej. No bo tu się kończy ten. Tu wtedy ewentualnie jakby ten spaw udało się wyszlifować, to tu pójdzie w nam wał i wtedy może być lepiej. Teraz pytanie, bo jeżeli ta oprawa jest na złom, to ją można rozciąć. Po co nam ona? I tak ona tu jest, widzę, wybita chyba, jest dziura to większa. To jest pół godziny cięcia. Czemu? Żeby ją rozciąć? Delikatną szlifierką. Gdzie tu dużą pan wejdzie? Gdzie? Ale tą, elektryczną. Ja bym to rozciął. To żeliwko i tak jest do kitu. Ta korba. Ona ma tu wybity otwór i tak ona tu nie będzie. Ją zdejmiemy, później oszlifujemy cały wał, pozbędziemy się jej. I zobaczymy, czy ta oś cała zostanie, czy nie. Co, chce pan to rozbić? Raz uderzyć i pęknie? Tak. A, żeby tu pękło. Nie. Kamerę trapię. Trzeba odsunąć. No i dwa wały naraz idą, proszę bardzo. Pan Andrzej bardzo lubił łańcuchami pracować. Coś brawo, tu? Panie Andrzeju, brawo. Tu w ogóle pustu nie było, wybite chyba było, a w ogóle go nie było. No i teraz będzie można to wszystko ładnie rozkuć. Teraz ta. Teraz można rozwiercić. Teraz to już, nie wiem, czy pan te żeliwko uratuje, czy ono się nadaje do czegoś, czy nie, ta korba. Ona tu chyba ma wybitą dużą dziurę, chociaż nie jestem pewien. Jest przesunięta. Skoro oni to przyspawali, może mogła być wybita, wie pan?
Nie, nie, tu jest przesunięte. No bo to przystawali byle jak. Tu jest obcięte. To się w ogóle tego trzyma na spoinie. Otworu jest przesunięte. Bo tam nic nie ma, żadnego swożnia. To jest tylko przyspawane. Jest swożeń w środku. Ale on jest w środku, ale o, nic nie trzyma. Bo trzyma tylko to spawanie trzyma. Ścięło go. Też łożysko z dudupy. Krycie odpadło. W następnej stronie też jest. Tamto to też wyjmiemy. Może na kowadło pójść z tym. A co, będzie pan to teraz chciał, te spawy? A, bo to zaspawane tu. No tu jest właśnie zaspawane i to dlatego trzyma. Ja mówię, że to trzyma przez to, że jest spaw. To kto można wybić. Można to odciąć, próbować odciąć, no. Może najpierw ten wał odczepić. Wybić tutaj, bo on trzyma się na stożniu. Ciekawe, czy to pójdzie. Drgnęło? Co tu się w ogóle dzieje? Nic tu nie wyszło. Czyli jak to się schowało tu i tu, no to powinno to wyjść. Nie wyjdzie, bo tu może być spawane, nie tak? Jest właśnie spawane. Nie jest? To jest duża szansa, że się to teraz wybije. Nie no, takim małym. Można też, panie Andrzeju, zrobić inaczej. Ja tu przytrzymam, ma pan walnie w tamto, może to pójdzie w drugą stronę. No to się rusza. Uderzę pan w tę spoinę. Ja tu przytrzymam go. Co uderzę? No w ten duży wał. Nie tu. O tu. Kamerka też chce oberwać? Nie wiem, żeby we mnie młotek nie spadł. Poszło? Tu jest oberwane wszystko, rusza się. No pan jeszcze tam ruszy, bo tam widzę, ta spoina pęka już. Chyba. A czemu tego nie zdejmiemy? Czego? O tych klocków. No bo mam za co trzymać. Ba, boli. Znaczy nie, bo dwa się spotkały ze mną. No. Suwa się z tamtego pierwszego? Nie bardzo. Jeszcze trzeba nad tym spawem chyba trochę popracować. Ale on jest pęknięty. Jest, ale nie wychodzi. Tu jeszcze któryś trzyma ten. Tu jest wbity do środka. A tu. To tak trudno powiedzieć, co tu się dzieje, bo tutaj może coś być, ale nie musi. Tu widzę, że ten chyba zaczął pękać, widzi pan? Jakby tutaj wbił w środek się, to może by się oderwało. Próbujemy odpalić maszynę i tutaj wjechać, nacelować, ale to będzie za nisko trochę, ale się jakoś tu podniesiemy, to kiper przyczepa się podniesie. Robimy to tylko dlatego, bo już jest gniazda zamontowane.
się cofnie. Jeszcze, jeszcze. Może dojechać. Hamulec zaciągnij ręczny, żeby nie spadł. Na biegu stój. Na biegu ci poleci do przodu. Dobra. I teraz będziemy na przyczepę i to nas suniemy ładnie. Połączymy jedno z drugim, żeby bizon w końcu był bizonem, a nie ogryskiem. Znaczy jaszczurką z urwanym ogonem. Pan Andrzej tam cały czas coś męczy, żeby mi tego wału tam nie zniszczył. Panie Andrzeju, jak pan przewierci w innym miejscu wał, to będzie koniec. A to w ogóle nie chce iść. Bo to jest twarde, bo pan tutaj się tej kołek rozprężny wbierca. A on jest ze stali sprężystej, to jest dosyć twarda stal. Do tego nie pan. Ja bym wolał to zeszlifować, bo i tak to trzeba odczepić, i tak to trzeba odczepić. Tu zeszlifować i oderwać to, a wtedy już będzie łatwiej się z tym gdzieś poruszyć. Przy tej mam tarczy, tą dużą, ale nie bardzo. Ale nie, to szlifować trzeba kamieniem. Właśnie, gdzie jest ten kamień? Tak się nie filmuje. Mamy drugie łożysko. Drugie do wymiany, tylko nie wiem co z wałem, panowie. Weź ten wał obróć. Widzisz, on jest trochę tu obskubany. Troszeczkę jest wybity. Miejmy nadzieję, że to jakoś nabierze się trochę na pawa, jak będzie się te żeliwo wbijać. Wina Andrzeja. By było jakiś los. Wojtek, to będzie nowe. A zaraz, te żeliwo mamy. Jeszcze nie rozwalona jest ta korba. Szymek. Tam to możesz w bezpieczne miejsce położyć. Spawaj. Te spawy trzeba gdzie tam oszlifować. No tutaj jest, co tu jest grane? To też są jakieś spawy? No jasne. To są same wszędzie. Jak pan to ocenia? Czy to jest do wymiany? Bo tutaj się widać kiedyś kręciło i sworzeń normalnie się kręcił. Widział pan? I dziurę wyciął w środku. Musiał się ściąć kiedyś kołek ten rozprężny i to się kręciło. To trzeba było sprawdzić, jaki jest duży luz na tamtym wałku. Jak jest duży luz, to trzeba gdzie to wymienić. Za chwilę może założymy tą osłonę, to się to połączy. Póki co na razie mamy tutaj bardzo dużo problemów z kederem. Wszystko jest porozwalane. To chyba nie jest pęknięte. To na szczęście nie jest. Bardzo dużo jest słomy w środku. Trzeba będzie ją wygarnąć. Co to ma być? Pan Andrzej mi dał jakiś klucz, 13. Nie, te śruby są przygrzane chyba. Przyspawane, nie trzeba je trzymać. Aha. No wytniesz to całe i nowe wstawisz. No. No, wszystkie już? Teraz co, psujemy ten wziernik, czy nowe będziemy psuć?
Czemu Bartkowica bym mógł? Jakaś śruba została, co to za śruba? Tamta, co to jest za gwóźdź? Panie Andrzeju, obrócimy trochę ten ślimak, żeby ta łatka była tutaj. Dobra. Spróbujemy to otworzyć, zobaczymy co tam jest. Trzeba ponacinać te wszystkie spoiny, obszlifować to. Odetniemy tą łatkę, bo chcemy... Chcielibyśmy uzupełnić, żeby w ślimaku były wszystkie palce. I kto wie, czy z ziernika nie wytniemy kawałek takiej blaszki, żeby tutaj wstawić ładnie, dopasować. Popatrz, gdzieś nosił i tak. Zobaczymy, co tam jest grane. No ale wtedy wiernik zniszczymy. No nie mamy starego ślimaka. No stare ślimaki wszystkie na złą pojechały, to by ze starego ślimaka ładnie to wycie. Jest spora dziura, panie Andrzej. Trzeba będzie kupić chyba więcej zierników. Było to otwierać. Toż to puszka. Zastanawiam, czy jakby z tego na przykład wyciął ten środek, to by nie zrobił czegoś takiego? Chociaż nie, to jest dużo większa dziura. Trzeba było ostro pilnikiem piłować, żeby taki wymiar złapać, nie? Chociaż... Praca przy bizonie dzisiaj znowu do tyłu, można powiedzieć, bo co im dalej w las, tym więcej problemów, tym więcej grzybów, czym więcej drzew, czy nie wiem czego. Okazuje się, że w zasadzie to wszystkie bizony, tak jak robię, to kompleksowo można od razu ślimak wyjąć, wszystkie łożyska wymienić, rozebrać, sprawdzić co jest do pospawania, co jest do wymiany, bo tutaj mamy tak. Okazuje się, że to łożysko i zepsute jest, ale mało tego. Najgorsze jest to, zaraz pokażę, że mamy ten oś, to jest oś długa, oś prawa ślimaka, tu osadzenie pod łożyskiem wybite z jednej i z drugiej strony, tu jest wybite, gdzie przychodzi korba, druga strona pod łożyskiem dziura jak cholera, wybite. Mało tego, tu gdzie przychodzi wpust, wybite. Dobra, wszystko jest zdewastowane w tym, w tej osi długiej. Kolejna sprawa. Korby obie, no udało nam się całe wyjąć jak widać, ale są obie do wymiany, bo obie są wybite. Tutaj pytanie jest takie, czy to ma być w dół, czy ma być w górę? Według mnie ma być w dół, bo tu nie ma odcisku na falbie, że było malowane. Ktoś tu przyspawał jakąś śrubę, tu coś przyspawał, no coś ktoś kombinował na wszystkie różne sposoby. Śruba powinna być na środku, te śruby do usunięcia, to jest do wyszlifowania. Będziemy malować tył, pomalujemy to. To jest do kitu. Według mnie to ma być skierowane w dół. Tu przychodzi podkładka specjalna z tymi ząbkami, to się dociska i się ma nie przesuwać.
bo tak jak jest zrobione z tym naspawaniem, to to w ogóle się nie chce dosunąć do końca i widać, że to długo gdzieś musiało też pracować, w ogóle nie przykręcone do tego, skoro się tutaj tak wytłukło, bo jest i tutaj też wytłuczone. Kolejna sprawa, ten wał od palców, ja go tu trochę wyczyściłem, wymyłem, no jeszcze jak cię mogę, może zostać. Wszystkie łożyska 6206 są do wymiany, kulki na wierzchu, no w ogóle się nie kręcą, ten w ogóle ma luz, góra, dół, do wymiany. Oprawy łożysk w porządku. Wracając do headera, w ślimaku. Ta część środkowa cylindra, powyrywane są, jak widać, gniazda, te otwory, gdzie były te palce, gdzie były oprawy palców. Trzeba będzie tutaj... Początkowy plan był taki, kupić wziernik i z tych wzierników wyciąć takie kawałki i to ładnie tam powspawywać. No ale jakby ktoś miał dar, ładnie powycinać otwory, ładnie je wygiąć, bo blachy mamy sporo, jak widać, tutaj cały arkusz jeszcze jest. Tam jeszcze druga część i z tego można powycinać, powstawiać i ładnie to zrobić, żeby to miało ręce i nogi. Tego łożyska nie ruszamy. Ono jest tutaj na wierzchu, widać, że jest całe, nie wiem w jakim jest stanie, miejmy nadzieję, że w dobrym, bo ktoś tutaj w ogóle wziął i przyspawał tą piastkę do tej osi, to jest oś lewa, krótka. Na stałe, no trzeba było to wszystko też wymienić. Tą piastkę, na którą na to przychodzi i tą oś też trzeba było wymienić. Ale tutaj nie ruszamy tego. Wymieniam tylko trzy łożyska, czwarte zostawiamy. Tu wracając jeszcze do ślimaka, tu są jakieś śruby. Dobra. Nie wiem, gdzieś jedna spadła, bo to są od tej osłony. Ta osłona wygięta tu u góry jest. I tutaj będziemy chyba 4 czy 5 gniazd tych otworów w ślimaku jest do poprawki, do naprawy, bo są wszystkie bardzo pomieszczone, zresztą widać co tu się dzieje, te palce gdzieś tu musiały kiedyś wychodzić, do tego ślimak jest cały pogięty, będziemy go klepać z panem Andrzejem, żeby był ładny, prosty, to jest porządny, fabryczny ślimak, szkoda, że nie mam jakichś starych ślimaków, to bym powycinał kawałki tych gniazd z jakiegoś starego, zepsutego ślimaka i tutaj podspawywał, a tak musimy się męczyć, wycinać gdzieś z kawałka blachy. Jakby ktoś miał stary ślimak tu w pobliżu, to nie da znać, to przyjedziemy, powycinamy. Myśmy odkupili kawałek tego ślimaka, żeby to tak zrobić. No nie chcę kupować wzierników, bo można by było kupić takie trzy wzierniki albo dwa. Nie chcę tego fabrycznego psuć, bo nie wiem jakie są rzemieślnicze i powycinać te otwory i tutaj sobie pospawywać takie okienka, dałoby radę to zrobić, tutaj żeśmy pospawali, bo był popękany, tutaj ta grodź była popękana, gdzie się trzymała ta piasta, no ale jak tu to wszystko wybuchało, tutaj naprawdę było tak wszystko pospawane, mieliśmy wielki problem, żeby to w ogóle wyjąć. No pierwszy raz musiałem oś wyjmować razem z wałem, bo się w ogóle nie dało tego rozszczepić. Nawet jak mieliśmy wyjęte na kowadle, też było bardzo ciężko to rozebrać, bo wszystko było pospawane, poniszczone, no. Poprzesuwane. No w bardzo kiepskim stanie tutaj jest, naprawdę. Nie wiem, gdzie się w ogóle zgubiła nakrętka. Te nakrętki powinny być tutaj nakręcone, bo zaraz będziemy mieli poszukiwanie. Jutro będzie tutaj wszystko myte. O, niech te nakrętki tu będą, bo będziemy ślimak myć. Chcemy ślimak cały umyć, żeby to ładnie zrobić. Jedna, druga strona. O, tutaj to samo. Niech one sobie tutaj będą. Dzisiaj miało niby nie padać, a znowu z 2 godziny lało. Nam wstrzymało nam tutaj pracę. Codziennie pada, codziennie leje. Co prawda teraz jest bezchmurnie, księżyca przybyło. Jest połowa. Teraz zapytamy pana Andrzeja, jak to się nazywa, że przybyło tego księżyca. Panie Andrzeju!
Te wszystkie będziemy wymieniać, co tu są, nie? Te tulejki. Tak, wszystko nowe. To też jest wszystko do wymiany, część jest połamanych. No, jakby ktoś umiał takie coś zrobić i tu wbić, a później rozwiercić, ale jak to rozwiercić? Skąd takie rozwiertaki wziąć? To trzeba wszystko kupić nowe. Nie wiem, czy ktoś takie sprzedaje tutaj te tulejki, żeby ocalić żeliwo, tylko wymienić sam ten tekstolit, czy ebonit, czy co to tam jest. Ale chyba nie ma takich, to trzeba będzie, bo to wypadają one, o. Nie może być tak, że to wypada. To już jest wyrobione wszystko. Może tam z jedno by się uratowało z tych wszystkich, a może nie. O, tu jest kołek, to sprężny 10x50, wbite było w to jakieś wiertło, w ogóle tego się nie dało rozebrać, no żeśmy się tutaj namordowali z tym wszystkim. No i jeszcze tutaj taka spektakularna wręcz rzecz, bo kombajn, jak widać, ma ogon. Na razie ma ogon w kolorze czerwonym. I teraz jest pytanie. Panie Andrzeju, malujemy cały na ogon w czerwony kolor, czy ogon malujemy w kolor kombajnu? Czy tak zostawimy? Z bizona zrobiliśmy pawiana. Pawiana zrobiliśmy. Pan Andrzej mówi, że pawian. No tutaj jeszcze, żeby to zakończyć ładnie tutaj, to nie wiem, damy albo ten czerwony ogon, albo miodowy. Tutaj mamy jeszcze trochę taki problem blacharski, tu by się Pan Piotr przydał, żeby nam ładnie to wyprostował. Tu jest coś chyba minimalnie szczelone, bo dobrze, trzeba było jeszcze to przespawać. To już kolega Sebastian nam pospawa. I tutaj gdzieś z jednej strony nam się zgięło, tutaj gdzieś na miejscu, a jedno gdzieś tam jeszcze się walało przez parę lat i się gdzieś zgięło. No tutaj tak brzydko jest trochę podgięte. No to się zgięło przez to, że tu jest to wzmocnienie. Gdyby go tu nie było, to by to tak się nie zgięło, a to się akurat tutaj tak zgięło. Dobry blacharz by to ładnie wyprowadził. No nie chcemy też tutaj narobić jakiegoś kanceru, bo przecież wymieniamy to dlatego, że było pokancerowane, może nie aż tak mocno jak teraz. Ale było bardzo zdewastowane, już tam kiedyś pokazywałem. Tutaj tak samo mamy kombar czerwono-miodowy. Widać, że ten kolor czerwony to jest kolor marki Bizon. Natomiast kolor ten jasny orzech, bo to taki ma odcień mniej więcej, no to jest taki zastępczy kolor, bo zabrakło w fabryce czerwonej farby. No kryzys był, to jest jeden jeszcze z droższych pigmentów chyba. A tutaj mamy pokazane, jak to było kiedyś pokancerowane. Gdzieś po jakimś karambolu, gdzieś zgniecione, tutaj poniszczone. Nie było nawet gdzie lamp przykręcić. Te lampy nawet tu raz widzę przykręcili. Wędrowały te pałąki gdzieś góra-dół. Także kombajn mamy teraz taki kolorowy. No ale teraz główne siły się skupiły na naprawie headeru jednak. Chcemy go zrobić, żeby on chodził. A później się jeszcze zajmiemy malowaniami, dekoracjami, osłonami. No jest trochę jeszcze pracy przy nas, przed nami tutaj. Ale już wszyscy są zadowoleni, że mamy osłonę wytrząsaczy założoną. Piękną taką, naprawdę czerwoną. Ktoś by miał czerwony kombajn, to by nie musiał jej malować, co najwyżej spolerować, nie? A tak to... No chyba, że zostawimy taki kolorowy kombajn. To by był jedyny w swoim rodzaju chyba kombajn czerwono-miodowy. Nie wiem, czy takie w ogóle gdzieś się spotyka w Polsce, czy ktoś ma taki tył czerwony. Tak zazwyczaj, bo czerwony z miodowym headerem widziałem. Ale czy był miodowy z czerwonym, to chyba nie za bardzo. A tu by był miodowy z czerwonym ogonem. Tutaj żeśmy trochę się namęczyli, żeby to poskręcać, bo tych śrub tu naprawdę bardzo dużo idzie. Ale to te wzmocnienie. Tutaj na dobrą sprawę się do góry w ogóle nie powinno wchodzić. Bo teraz jest tu płasko, ładnie. Tu Pan Andrzej mówi, że to powinno się wszystko silikonem zabezpieczyć, żeby tam wilgoć nie weszła i znowu nie zardzewiało. Przecież to było przerdzewiałe. Widać było zresztą na zdjęciach, jak żeśmy robili, że ta osłona była przegnita całkowicie. U góry, tam gdzie jest to wzmocnienie. Gdzieś ten kombajn mimo wszystko musiał być jakiś czas gdzieś pod chmurką, mimo że to był
zdradza tajemnicę, to chyba od bizona kolekcjonerskiego jest ta osłona tylna. Czyli kolekcjonerski gdzieś tam musiał jakiś czas gdzieś deszcz zaliczyć, chociaż parę razy. No i to tyle chyba z dzisiejszych tutaj naszych relacji, z naszych dzisiejszych prac przy tym bizonie. 4 osoby zaangażowane. Nawet tutaj taki daszek zrobiliśmy sobie, jak żeśmy robili, jak nam się lał deszcz na głowę, żeby tutaj coś zrobić. Sporo czasu naprawdę poświęcone było, żeby to rozebrać. Tak czułem, że to będzie problem. Dlatego nazwałem to, jak to pan Andrzej wczoraj otworzył ten wziernik. No, jak zobaczyłem, w jakim stanie to wszystko, że to wszystko zaspawane, pogięte, poniszczone, no moja prawdziwa puszka Pandory. Otworzona została i zresztą widać, że to jest 3 dni pracy, żeby to dopieścić i kupę trzeba jeszcze rzeczy kupić i naprawić, żeby to ładnie było, bo jedno zrobiliśmy to ładnie tutaj, drugie, ale niestety jeszcze jest trzecie. Nagarniarz robiliśmy przecież, no cały header jest do remontu. Tak to jest, jak kombajn był w użytkowaniu w SKR-ze przez dziesiątki różnych kombajnistów. Kto tam chwycił za kombajn, pojechał, kosił, nagle się coś rozwaliło, podjechał, pospawał byle jak. Kosimy dalej, dobra. Nie było czasu na takie remonty, jak my tu robimy, bo w kółku nikt nie naprawiał kombajnów 2 czy 3 miesiące przed żniwami, tylko się kombajny naprawiało w czasie żniw, ewentualnie przed żniwami, może tydzień się przejrzało ogólnie, filtry, oleje, jakieś tam światła czy coś, a resztę co wychodziło w praniu, to się robiło w czasie żniw na prędce, pogoda piękna, trzeba było kosić, wpadał kombajn na bazę, puknął, suknął i pojechał znowu dalej kosić. I później się tak to nawarstwiło przez lata, nawarstwiło, nikt nie inwestował w to, bo te kombajny w czasach, kiedy były SKR-y, pracowały, ja pamiętam, gdzieś maksymalnie 8 do 10 lat już były wymieniane na nowe. Czyli jak był kombajn z 1975, to już w 1985 przyjeżdżał nowy. Jak był kombajn z 1977, to tak jak ten w 1987 zastąpił tą maszynę. Dłużej te kombajny w kółku nie pracowały. W takich kółkach, które prężnie funkcjonowały, oczywiście mówię, bo może jakieś tam takie mniejsze kółka gdzieś tam kupiły kiedyś kombajn, trzymały go bardzo długo. A ten z 1987 miałby być wymieniony w roku 1997, a 1997 już był okres wielkiego kryzysu w rolnictwie. Przemiany ustrojowe, SKR-y popadły w niełaskę, jeśli chodzi o finansowanie. One chyba były finansowane z budżetu państwa. To tyle. Pan Andrzej chyba już się zbiera, tak? No to się zbieramy, bo znowu będzie mróz. Wczoraj w nocy było 5 stopni, tak? 7 było. Ja widziałem, że było 5. Dzisiaj też ma być tak zimno. To jest czerwiec i niestety jest bardzo zimny. Dzisiaj w dzień było cały dzień 15 stopni. To tyle z dzisiejszych prac przy bizonie.